Załóżmy się. Potem musisz zobaczyć, będzie się to odsypywało czy coś. No, potem to będę... Skrócę motor, takie rzeczy. Watch your bike. Yeah. Zrób sobie krótki odbaj. I pilnuj tu na starcie. Pierwsze też zli, bo tam my wcale nie roli. No to ta trasa widać, że jest twarda, nie? Spieczona dosyć mocno. Ale teraz ją właśnie myślę, że trzeba przelać, nie? Ja tylko mogę dodać, żebyśmy byli dumni nie z drużyny, a z wyniku, kurde. Kurde, w drugim meczu. Drugi się w wyniku, powiedziałem, z wyniku, prezes! Ale prezes nas był dumny w końcu, no, kurde, a nie? No, więc każdy wie, co ma robić. I co, do roboty, do dzieła. No to, co było na ostatnim meczu, fajnie, żeśmy się wszyscy sobie pomagali. Nie zaczynaj. Ja pierdolę. Nie zaczynaj. Ty już miesz kosz po brzuchu. Jak było fajnie, jak żeśmy w plecy przyjechali. Ale do mnie. Była robota wspólna robiona. Brakło nam szczęścia po prostu. W parkingu na torze to no, trzeba dołożyć cegiełkę więcej, nie? No więc chłopaki, oby w takich humorach, żeśmy się spotkali po zawodach. Próba toru Grzegorz. Nie za nadgarstek, bo pierdolnie zaraz. Ja. Dawid! Rób! No. I uwierz sobie trochę. Będzie wszystko dobrze, zobaczysz. Miniemy się do przodu. Co się wydarzy, to się wiesz, jak rozgrywać pierwszy łuk, czy jakkolwiek, zostaw to. Mhm. Wszystko to, co naprzód odetnij w głowie, to będzie mniej stresu dla ciebie, pamiętaj. Bo te scenariusze, które sobie w głowie tam budujesz, no to one tylko wiesz, napinają cię i stresują. Mhm. Nie jesteś w stanie przewidzieć tego, co się wydarzy. Trzeba reagować automatycznie, nie? Na torze, na pierwszym łuku, to nie wiadomo, jak wyjdzie ze startu. A im będziesz miał czystą głowę, tym będziesz bardziej skoncentrowany i większa szansa na to, że wyjdziesz pierwszy, nie? I rozbierasz karty tam, gdzie ty chcesz jechać, a nie ktoś, nie? Tak. No, pamiętaj o tym. To jest taktyczna rozpiska. Pierwsze zwycięstwo, drugie za 4 punkty i potem z bonusem trzeci bieg za 8, ja? Za 8, tak. To się sumuje. Wychodzi prawie komplet. Tak, tylko ja. Nie wiedzieli, gdzie to wyglądało.
Kurwa! Bo on usiadł, a ten wtedy poszedł z tego, nie? Do bazy, do głowie pojechał. I jeszcze na kole, Tylko sobie, dobra. Jedź na tym, że masz punkt dowieść tylko. Pojadliśmy 5-3, 9-5. No. Ale mówiłem, że zęba do góry. Twojemu momencie. Thank you.
nie chcesz tego motoru wydłużyć. Co? Nie chcesz go zrobić dłuższy, ten motor. Spokojnie, zaraz zobaczę. Bo się męczy, jedzie dobrze, on się męczy. Nie męczy, on po prostu ostrza. Okej. Ja zobaczę. Pokój będzie w spodach, chyba nie ruszał, nie wyjedziecie w dziewiątym. I know maybe for you it's alright, but you're going two times, like two wide. No. It's to give Andrea space. Jagiera. Idź jak? Zawajdyły. A tu Krześniewski, ja do Czech. Obejrzymy jaka będzie sytuacja. Jak będzie 6 punktów, to z taktycznej będzie coach. Czy jeszcze raz? Klint, Przyjemski, Jagier, Bierę. To wiemy. Następnym tak, Jeleniewski, za Krześniewskiego. Jak będzie menu, miejsce puste, jak będzie 6 punktów, coach. A za Wojdyły, tak czy tak, Jager taktycznie. Ja, żeby się przygotować, nie? Nie, tu pojedzie Jager za Wojdyły. Jak on może jechać? What guide I have? Wiesz? No to? Ale to sobie nie musi. No. Górni to Krzysztof za darmo, jak księżnia. Ale ty tam Grzesiu z czym dzieli było. Nie, bo miałem klinta polecenia. Jak zajmę. Nie, fajnie. Który? Który? Dobra, to jest robota sędziego, chodźmy. Na moje czerwone. No nikt. Ale panowie, to trzeba z tym coś zrobić. To nie może, że on go... Ja wiem, że to znasz, nie?
Ale ogólnie... Za darmo, Daniel, za darmo. No ogólnie takie, co, takie decyzje to nie... To jest kpina. To jest kurwa kpina. No. Jak... No, musi być fair. Aptekę bawimy, a nie brzuchu. Musi być... To było czyściutkie. Patrz. Gdzie? To jest kpina. Czyściutkie jak posiem proboszcza. Jedziesz, Kasper. Brawo panu.